I've got to ask you something. What does it matter if everyone else is dead? Proszę miłego Państwa, na YouTubie, witam bardzo serdecznie, pozdrawiam. Przede mną kolejny dzień grania sobie w Days Gone. Dzisiaj jest 2 grudnia. Mówię te daty także po to, żebyście wiedzieli, jak bardzo zbliżamy się do 10 grudnia, przynajmniej z mojej perspektywy, bo jak się zbliżymy do 10 grudnia, to wszystkie ręce na pokład i gramy w Cyberpunka, więc te takie miniserie, które robię, raczej mogą być zawieszone albo wręcz przerwane. Ja wiem, że czasami ludzie mają do mnie o to pretensje, no ale wiadomo, Cyberpunk, no come on. Zresztą przypuszczam, że odcinki z Days Gone będziecie dostawali na długo jeszcze po starcie Cyberpunka, podobnie jak zresztą z Assassin's Creed Valhalla. Za Days Gone opowiadałem właściwie przy pierwszym wstępie dosyć dużo, ale też wziąłem się dlatego, że chciałem zrobić sobie odcinek na Polsat Games z tej gry. I fajnie się bawiłem. Wczoraj nagrywałem takie poza streamem rzeczy. I to jest taka gra, która kurde jednak w takim indywidualnym podejściu, jak sam zaczynasz robić, to naprawdę bardzo, bardzo bawi. Wydaje mi się, że na streamach i na YouTubach trochę człowiek przyspiesza zawsze, żeby coś się działo, żeby było ciekawiej, nie? Natomiast jak się gra samemu, to tak spokojnie, powoli, bez żadnych szaleństw i to jest fajna zabawa. Dlatego w tego Days Gone też będę, nawet na tych streamach i na tych YouTubach postaram się grać powoli, żeby się nie spieszyć, trochę pogadać z czatem, trochę pogadać z YouTubem. W sensie zapytacie, jak to pogadać z YouTubem? No tak, że tam czasami sobie gadasz o różnych rzeczach, nie? To jest taka, w sensie poza tym, co się dzieje na streamie, sobie gadasz i to jest taka z YouTubem rozmowa. Zawsze była z YouTubem rozmowa, jak na przykład nagrywałem serię z WoWa z Samotnikiem, nie? W sensie rozmowa w bardzo takim wymyślonym sensie. No dobra, zaczynam, to strasznie długi wstęp. Pozdrawiam wszystkich, którzy dotrwali do końca tego wstępu na YouTubie. Zostawcie lajka, bo wiecie, co tam. No więc proszę Państwa, tu jestem. Minęło 739 dni, cokolwiek to znaczy, chyba od dnia zero. W międzyczasie odwiedziłem te lokacje tutaj. Belknap to jest podpisane i oczyściłem ją z gniazd. Powolutku to robiłem, na spokojnie zbierałem różne rzeczy. Po drodze też spotkałem jakieś takie przypadkowe eventy, też się dobrze przy tym bawiłem. Tutaj swego czasu szukałem bardzo dużo trzeciego gniazda i nie mogę go znaleźć, więc na razie odpuściłem. Niektórzy mówią, że to jest tryb hordy, ziomek. To musisz poczekać, no to czekam. Nie? A tymczasem gdzieś tutaj ruszam, żeby w pogoni za Leonem spotkać się z Tuckerem i Alkajem w obozie w Hot Springs, więc tam idę. Ale po drodze spotkałem gdzieś tutaj snajpera na jednym z tych drzew, o tu. I go zestrzeliłem z góry jednym celnym strzałem z AK. I mówię, o kurde, tu jest jakiś obóz. I się tak zastanawiam, napaść na ten obóz? Czy nie? No więc tu ziomek na drzewie jest i nie mogę mu snajperki zabrać. Podejdę, spróbuję zobaczyć, nie? Może coś tam... Może coś znajdę fajnego, albo coś. Tam ich trochę jest, ale radzę sobie nie najgorzej. Poza tym znalazłem też... dużo amunicji do karabinu, więc... Więc sprawdzę się w tej akcji. Proszę Państwa, bardzo, jak ktoś ogląda moje streamy albo mojego YouTube'a z dziećmi, to ostrzegam. Proszę Państwa, ja jestem wulgarny czasami. Jak na mnie wyskoczy jakiś łajdak z nienacka, to ja potrafię powiedzieć bardzo brzydkie słowo. Także... Proszę uważać. Dobra. Mamy przygotowane bełty i przy czym ostrzegam, jakby informuję lojalnie najmłodszych widzów, że nie chodzi tutaj o alkohol. I teraz tak, no. Jest ryzykowna sprawa, żeby tego gościa zestrzelić tu. Ale poczekamy na niego przez chwilę. On się zbliża, mamy go zaznaczonego na radarku. Mam nadzieję, że mnie nie zobaczy. Spróbujemy mu wbić nóż w plecy. Zawsze mam problem, jak na Polsat Game nagrywam gry, które mają w sobie trochę brutalności, na przykład ludzie giną w tych grach. To jest kilka takich zasad, na przykład nie można mówić o tym, że się człowieka zabije. Nie.
Że nie można mówić, że się zabiło wroga, tylko że się go wyeliminowało, nie? Kolejna mobilna jednostka medyczna. Muszę się dostać do środka. Zobaczyć, czy jest tam inny iniektor. I też trzeba uważać, żeby kogoś nie zabić na nagraniu, bo to też nie wypada. Jak się czuję z tym, że wielu moich... Kto to jest? No kurde. No dalej, żeby jest wolny! Twoje ciosy trafiają w górnie! Gnój się obrócił, nie? Kroczysz się... Dostałem! Wolni! Zabieramy ścieżkę! Ogień osłonowy! Jesus Christ. Pomyśko! No i taki widzicie? Był plan dobry, był, nie? No spokojnie, spokojnie. Tu też można zrobić coś innego, nie? Kurde, ale są wytrzymali. O, wilk! Dobra, w zasadzie nie poszło to po mojej myśli, ale... Mam nadzieję, że nie przelezą tam przez płot. Dużo hałasu i... Myślisz, że tak będą krzyczeć? Czy się im znudzi? Dobrze. Ja pierdzielę. O mój god. Ale pocisków poszło, nie? No dobrze, nie? Już ci się nie przyda. Cholera, chyba jednak się będę tej dobeltówki używał. W ogóle to chyba jakaś taka... Prawie że snajperka, nie? Jakie to było pytanie, na które nie dokończyłem odpowiadać? Przepraszam. Dzisiaj śmiej żelki zielone. Wieczorem z żonką kończymy wspólnie Way Out. O, to powodzenia życzę. To bardzo jest przyjemne tak z żoną sobie pograć w grę. To zetniemy, żeby nie narobić hałasu, jak już tu wejdę. Co ciekawe, jak sobie porównam te dwie bronie tutaj po lewej stronie, to obrażenia od tej mojej, od tego nowego karabinu są niewiele większe od Akacza. A jednak wilka załatwił na jednego strzała, nie? Szkoda, że tylko jedną taką ciężką broń mogę nosić. Bardzo chciał mieć snajperkę i karabin. No. Też troszkę uszkodziłem sobie tą pałkę. Ale że jestem survivalistą, to... Jako, że jestem survivalistą, to potrafię ją naprawić.
i to, co najlepsze przed nami, czyli szukanie tych zapasów. Ciekawe, co tu jest? A, to jest... O! To jest łatwo zapalne coś tu było. Mogłem to wysadzić. Ale nie wysadziłem. To jest jedyne, co trzeba znaleźć, to jakiś ten... Być może klucz do wejścia, albo odpalić tutaj zasilanie, nie? Prąd nie działa. No jasne. Dobra. Myślicie, że ci paskudnicy już się znudzili? Muszę zadbać o to, żeby wyłączyć te wszystkie głośniki. Bo w innym wypadku może być ciężko. Cholera. Przepraszam czaty, ale... Ja to wezmę. Nie widzę. Mimo, że próbujecie mi zadać cały czas to samo pytanie, to ja gdzieś ono mi umyka. Nie jestem w stanie ogarnąć tego wszystkiego. W ogóle to są dwa te. Te dwa magazyny. Jakieś tam. Tu jest. Tak, ja wiem, że można zasilić. Tu mi wskazówkę dają. Ale to nie dlatego, że... Ja tutaj nie wiem, tak szukam, tylko dlatego, że lubię się przejść i sprawdzić sobie, co jest ciekawego w tej okolicy. O kurde, tylko nogi zostały z typka. Tu nic nie ma? Może w bagażniku trochę amunicji jest, dobrze. Minąłem głośnik na dachu. Ten odciąłem. Co racja, to racja. Słuszna uwaga, panie kolego, słuszna uwaga. Słuszna i potrzebna. Nie, ja nigdy nie przeszedłem Days Gone. Ja miałem taki problem, że bardzo mi się podobał setting zawsze. Natomiast nie byłem w stanie znieść tych 25 klatek na sekundę w otwartym świecie. Gały mnie bolały. Mówiąc nieładnie. Ciągle szukam jakiegoś paliwka tutaj. Ale na razie bez sukcesów. Może będzie gdzieś dalej. Maczeta jest lepsza niż pałka? Tylko, że ja mam pałkę nabijaną gwoździami, to nie jest taka zwykła pałka. O, jest niezwykła pałka. Także ten. Zdenerwowany bardzo jest, nie? To tak, sprawdźmy, jak to działa, tak z czystej ciekawości. Kurde. Nie do końca to chciałem uzyskać, no. Oprawimy wilka. To jest też coś, co może wybuchnąć. Cholera. No nie mogę za diabła znaleźć tego karnisterka. Niepokojące. Myślicie, że potem można nabyć umiejętność, która pozwoli nam... Zamknięte na głucho. W ogóle słyszę jakiś głośnik w tle taki. Ktoś tam chyba nadaje. Zobaczmy. No nie, mam mniejsze obrażenia, ma ta maczeta, mniejszą wytrzymałość. O, tu kolejny jest ten. Głośnik. Się niezła horda zbiegła.
chyba już ostatni. Chyba się udało, nie? Ale to ciężko okupione z okupionymi stratami. Lepiej, żeby było tutaj coś wartego tego całego zachodu. Dobra, mamy to. Mikrorejestrator. Cześć, mam cię zastąpić. No w końcu, kurwa. Jezu, padam na twarz. Przegapiłem coś? Injektor. Nie uwierzysz. Nie, zawsze ma to. Ale rano przyłaziła tędy jakaś pieprzona pielgrzymka. Że co? Co ty w ogóle gadasz? No pieprzony kult. Półnacy goście z ogolonymi łbami. Niektórzy nieźle po... No proszę. Porobione. Przestań. Cały konwój wypełnionych sekciarzami vanów i ciężarówek. O, rany. Widziałem już tych klaunów. Śpiewali jakieś głupot, coś o ukorzeniu, byciu wolnym, podążaniu ścieżką i tak. Pani. Mówią na siebie wieczyści, spoczywaj wiecznie. Mają Mesjasza, co myśli, że to wszystko to część jakiegoś planu. A gdzie jechali? Na południe. Więcej nic nie wiem i gówno mi to obchodzi. No dobra, baw się dobrze. Okej, po chuja on to nagrywa. No dobrze. Nie kupam do końca tych rzeczy. Trzeba kupić broń, bo często wydawało mi się, że tam jest wszystko, co znalazłem gdzieś, ale jednak nie jest. Mysterio, dziękuję za subskrypcję. Dobra. Są takie gry, przy których... Nie, dobra gra to taka, przy której nie czujesz potrzeby, żeby się spieszyć. Nie gonisz za zadaniami, bo ci takie małe gameplayowe kąski sprawiają przyjemność. Skyrim był jakby z definicji dobrą grą, bo kompletnie ci nie zależało na tym, żeby jakąś fabułę robić, tylko chciałeś po prostu poznawać ten świat. Days Gone pod wieloma względami. Nie no, trudno porównywać do Skyrima, nie? Aż tak dobrze to nie jest, ale... Ale jednak... Ja byłem zadziwiony, że... Pamiętam, jak wychodziła ta gra na PS4, to... Jakość... Znaczy, brakuje mi cholera tych części. I tak patrzę, czy może jakiś przegapiłem samochód, z którego mógłbym wyciągnąć... te rzeczy. Części są potrzebne. O, proszę, widzicie? Potrzebuję tego złomu do naprawy, no właśnie. Co niestety kosztuje mnie bardzo dużo zasobów. Rozwaliłem ten zbiorniczek z paliwem, więc... Po co zaczynać tyle gier przed Cyberpunkiem? A wiesz co, to dla przyjemności grania. No po co w ogóle grać, nie? Skoro życie jest... Tam bardzo często... Po co ludzie w ogóle grają w gry? Czasami gra się w gry nie po to, żeby je skończyć, tylko dla samego przyjemności... dla samej przyjemności bywania w tych grach. Nie? Ja lubię sobie z przyjemnością posiedzieć tutaj. Szanić. Jedźmy dalej. Kurde, potrzebuję tych części, co tu dużo gadać. Fuck. Dobra.
trzeba jechać. Może gdzieś tam dokądkolwiek jadę, znajdę części dalej. To jest bardzo niepokojące, jak się nie ma części zapasowych. A potem nagle motocykl, wjedziesz na coś, motocykl się zepsuje, nie masz czym go naprawić i udupiony trochę jesteś w dziczy. To trzeba zbadać. Nie? Ktoś tam się strzela. To mnie nie interesuje za bardzo. Czy Cyberpunka dostanę przed premierą? Nie, mówiłem o tym, że raczej nie. Wydaje mi się, że polscy dziennikarze to niewiele redakcji jest, które to dostaną. Chociaż może. Nie sądzę, żeby mnie ktoś jakoś brał pod uwagę, ale ja wiem. Nie mam jakiegoś tutaj bólu z tego powodu. Jakbym dostał tę kopię, to pewnie bym w nią grał, a trochę, tak szczerze mówiąc, to mam takie, że w sumie lepiej poczekać, nie? A tak sobie pogram w Valhalla do tego czasu, pogram sobie trochę w Days Gone. Dużo frajdy mi to sprawia, więc... Bo jakbym dostał teraz tego Cyberpunka, to też nie mógłbym z wami sobie posiedzieć, nie? Myślicie, że to dobrzy ludzie strzelają, czy źli ludzie strzelają? Muszę przyznać, że lubię takie proste mechaniki, kiedy gra być może trochę na wyrost informuje cię o tym, czy ktoś cię widzi, czy nie. To jest fajna rzecz. Możesz się skradać, a... Tu nic nie ma akurat w tej chatce, nie? Dobra. Cicho. To mamy. Rabini się wypowiedzieli w jakiej sprawie? Jak ktoś jest zaskoczony tym, że ja sobie robię przerwę od asasyna, to potrzeba czasami, bo to niezdrowo tak. Asasyn jest bardzo intensywny, znaczy cały czas jest tam coś do robienia, cały czas masz takie poczucie, gonisz za tą przygodą, nie? A czasami warto sobie odsapnąć, żeby... O, mam wystarczająco dużo złomu, żeby się tym nie przejmować. Jeszcze zajrzę. Nie muszę penetrować każdej tej lokacji, ja też nie mam takiej silnej potrzeby. W żadnym razie. Musimy sprawdzić, nie? Kto tam się strzela. Tym bardziej, że to jest miejsce, do którego ja zmierzam. Tylko z drugiej strony mam też tak, zawsze sobie zadaję pytanie. Bo jak jestem świadom tego, że gram w grę, mimo że zawsze staram się gdzieś wejść w ten świat, ale jak siedzę i tak rozmawiam z wami, to też trochę to zabija imersję, nie? Nie przeszkadza mi to oczywiście, ale... Ale mimo to staram się wejść w ten świat i zawsze sobie zadaję pytanie, czy gdybym był tam na miejscu, to bym się pakował w takiej sytuacji, nie? Ktoś strzela, to chce mi się tam iść sprawdzić? Czy to ma sens jakiś? Kulkę dostaniesz i po sprawie. Otwórz tę bramę. Ten włóczęga. Otwieramy. Oni chyba ściągają motocykl do takich obozów, jak się
Nie, chyba nikt nie mówił źle o Days Gone. Znaczy, w tym sensie o Days Gone się mówiło źle w tym sensie, że to jest najgorszy ekskluzyw na PlayStation 4. Pośród różnych, nie? Okej. Na wykopalisku. Ale? Okej, no ale na których? Na północnych. To tam. Jak ktoś rusz motocykl, albo cokolwiek na nim, to tobie połamie palce. Dobra, stary. Jezu. No, okej. Niektórzy mówili, że to był najgorzej działający, ale dużo osób mówiło, że to jest najgorszy ekskluzyw na PlayStation 4. Ale nadal najgorszy ekskluzyw na PlayStation 4 jest z reguły lepszą grą niż... Chcesz czegoś? Większość innych, nie? Znakomita, więc... Miałem problemy z ilością klatek już wtedy. Przy wersji PlayStation 4 mówiłem, że wrócę do tego, jak tylko wyjdzie nowa generacja konsol. Podoba mi się ta historia tutaj. I facet sobie jeździ na motorze po tym świecie i próbuje przetrwać. Szukanie tych zasobów też jest fajne. Wszystko jakoś tak się trzyma kupy pod wieloma względami. Mówię ci, gdzie nie spojrzysz, tam jedno wielkie pole lawy. Dobre kilka metrów litej skały. Trzeba by ciężkiego sprzętu. Cholera jasna, nie musisz mnie pouczać. Kumam. Wątpię. Ale ludzie są głodni. Nawet gdyby mieli siłę, zrobienie tego kilofami zabrałoby im miesiące. Chuj mnie to obchodzi! Wszyscy jesteśmy głodni. Ale tę robotę trzeba odwalić, nawet jeśli zajmie to cały rok. I tak nie mamy niczego lepszego do roboty. Czekaj. Nie skończyłem. To się streszczaj, dobra, Al. Mam co robić. Wieczyści. Dziś rano. Jeden z moich ludzi widział grupę przechodzącą przez przełęcz. Nikt ich nie zatrzymał? Co ty, kur... Dobrze wiesz, że brakuje nam ludzi. Czy szli na północ? Al... Czy oni idą do nas? Tak czy nie? Nie. Ja nie wiem. Może jego spytaj. Co wy tam, kurwa, kombinujecie, ha? Co się tutaj dzieje, ha? Cholera, Alkai. On nie musi nic wiedzieć. To twoje, kurwa, zadanie. Nie mogę być w dwóch miejscach na raz. Chcesz, żebym tutaj nadzorował? Czy mam ścigać wieczystych? Po całym syfie. Zobacz, ile zostało amunicji w magazynie. Wheeler popilnuje wykopalisk. A ty co się gapisz? Nie wiem, czekam, aż się kurwa ogarniecie. Dość! Wytropiłeś Leona? Dobrze, że przynajmniej ty wiesz, jak ogarnąć sprawę. Chodź ze mną. Kiedy ostatnio kogoś znalazłeś i tu sprowadziłeś? Nie chciałabyś, żebym ci sprowadził ludzi, którzy mieszkają w syfie. Zmarły kolejne dwie osoby. Hej, to nie moja sprawa. Rusz dupę i wracaj do roboty. Ale naszego żarcia to byś chciał, czyli twoja sprawa. Mówiłem już. Możemy dla ciebie kursować, ale nie dołączymy do was. Przypomnij mi, bo pamięć już nie ta. Dlaczego? Bo to strata czasu, tak. Ale z ciebie optymista. Gdzie Boozer? Wspominał coś, że chciałby pojechać do obozu Copelanda, wymienić się za ryby. Mam nadzieję, że się z nim nie dogadaliście. Macie obóz niedaleko? Nieważne, gdzie mamy obóz. Słuchaj, nie jestem niańką Boozera. Chodzi tam, gdzie mu się podoba. Jezu, to gówno płonie cały czas. Mamy tu mnóstwo ciał świrusów, bo tacy jak ty robią, co do nich należy, więc tak, płonie cały czas. Podlejcie trochę benzyną. Szybciej się pali, mniej dymi. Myślisz, że z kranu nam płynie? Jak jej zabraknie, to co będziesz lał do tej swojej maszyny? Szczyny i pot? A co się tutaj dzieje, do cholery?
Coś się nie zgadza. Zniknęło trochę jedzenia i amunicji. Jezu, kto był w nocy na warcie? Wheeler. Dziś ma być dwa razy dłużej. Zaczyna mnie to wkurwiać. Zrobi się. Problemy w raju? Jak już mówiłam, obóz jest jak więzienie. Banda cholernych leni, kłamców, złodziei, gwałcicieli, morderców. A wiesz dlaczego? Nie mam pojęcia. Bo tacy właśnie jesteśmy. To Świrusowo. Przeżyli tylko ci, którzy są bardziej popierdoleni niż Świrusy. A cała reszta ma nadzieję, że ich nakarmię i obronię, żeby mogli sobie w ciepełku siedzieć na dupie i oglądać transmisję z końca świata. Ty! Rusz dupę i wracaj do roboty, albo zawołam Cyrusa. Leniwe skurwysyny. W wolnym czasie mogą się opierdalać, ile chcą. Za dnia mają pracować. Obozem zarządza się tak samo jak więzieniem. Kiedyś chyba o tym mówiłaś, że pracowałaś jako naczelniczka, czy coś takiego? A gdzie tam naczelniczka? Byłam strażniczką w zakładzie dla kobiet. Wyglądasz mi na gościa, co spędził trochę czasu w pierdlu. Siedziałeś kiedyś w więzieniu stanowym Klamat obok Szemold? Różne rzeczy robiłem, ale w pierdlu akurat nie wylądowałem. Mam dla ciebie robotę. Larsen był wczoraj na objeździe. Mówił, że w Marion Forks kogoś widział. Chyba młodą kobietę. Ale zobaczył ją tylko przelotnie. Zatrzymał się, ale nie mógł jej już znaleźć. Na pewno? On to robi tak długo jak ty. Potrafi odróżnić człowieka od Świrusa. Ale ty masz do tego dryg. Pojedź tam, zanim Świrusy ją dopadną. Zobacz, co da się zrobić. Ale najpierw chcę dostać kredyty, wiesz, za Leona. Sprowadź mi tu więcej żywych ludzi, a dam ci wszystkie kredyty tego świata. Okej. Okay. Kurde, przydałby mi się shotgun. Tak. Potrzebuję coś na blisko. Dobrze. Sklepiki. Hej, chcę tylko pooglądać. A trochę zarobiłem kasy chyba. Podesłałem trochę ludzi tam do Copelanda. Tankowanie. No nie, to ja sobie znajdę jakiś zbiorniczek. Spokojnie. 116. 2400. Zapraszamy. Tak. No przepraszam. Zobaczę, może mam do sprzedania trochę uszu. Jak leci? Co tam słychać? Hej, nie widziałem ostatnio Buzera. Wiesz, gdzie jest? Kręci się gdzieś. Ostatnio chyba trochę więcej pracuje dla Copelanda. To powiedz mu, żeby ruszył dubsko i trochę dla mnie popracował, okej? Okay? Dobra, przekażę mu. Może następnym razem. Okej. Okay. Coś mu tam przehandlowałem, więc... Co do Days Gone 2, pewnie się przytrafi. Myślisz, że ciekawe. Lepiej o nic nie pytać. Dziś to wszystko. Nie wiem, sprzedałem całe mięso i wszystkie ziółka. Może to błąd. W sensie... Może kiedyś się przyda. Albo coś. Skupują uszy chyba jak... Nie wiem, to jest chyba, żeby ludzi zachęcić, najemników zachęcić do zabijania tych paskudników. No jednak jest dla dobra przyszłości. W sensie, jak ubędzie tych pasków. Alkaj. Czego, Włóczęgo? O co ci chodzi? Bo jeden z moich uciekł od wieczystych przy Żelaznym Stoku. Torturowali go, jak wszystkich. Ale tym razem spytali gościa, czy zna może dwóch motocyklistów. Pytali, czy ktoś ich widział lub słyszał. Sporo tu motocykli. Co to... Co to ma wspólnego ze mną? Mówili o Mongrelsach. Ilu włóczęgów jeździ w swoich barwach? Jakby to miało znaczenie. Ale w sumie zapłacą za ciebie. Jak to jest być po drugiej stronie? Al, pokaż po prostu, co masz, bo nie chcę tracić czasu na twoje pierdolenie. Jak sobie chcesz. Ale broni ma tutaj różnej pełno. O, panie. A poziom zaufania. O, ja... O, nie. Kurde.
kurde, strzelba bojowa. Tam buzer taką miał. Ja tu nic nie kupię. Z tym zaufaniem. Karabin, 22. Kosztuje jak cholera, już znalazłem zresztą taki. Ale chyba muszę zapłacić za te karabiny, żeby one się znalazły w mojej szafce i żebym mógł je swobodnie zmieniać. MG45. Musiałbym zajrzeć do Copelanda. Jakie tam mają bronie. Strzelba chyba ma najwięcej sensu tak naprawdę. Bo obrażenia duże. A i tak trzeba po cichu podchodzić do tych łajdaków. W ogóle. No właśnie, nic tu nie mam. Bigon, jesteś tam? Też, o, amunicję można kupić. Pistolety. Nie można uzupełniać amunicji do broni, której się nie ma. To trochę szkoda, bo w czasie jakby walki można by zmienić, podnieść broń i mieć ammo do tego, no ale... Jasne, już wszystko rozumiem. Zerknijmy sobie tutaj. No właśnie. To są dobre umiejętności. Ja lubię, podobają mi się te survivalowe rzeczy. Ale przydałoby się też coś do strzelania i do walki. Kurde, to wszystko jest ciekawe. To muszę kupić, nie? Mistrz ucieczki? Była taka jedna umiejętność, ale to chyba w strzelectwie. O, to jest super fajne. Nie wiem, jak działa jeszcze, ale wydaje mi się, że super fajne, że można kogoś walnąć bronią i potem strzelić od razu mu w twarz. No dobrze. Knajper, no nie znam się na tym, o co pytasz. Niestety. Zupełnie. Dobrze, zerknijmy. A, pogadamy jeszcze sobie tutaj. Więcej nic mądrego tutaj nie zrobię. Nawet jak mnie stać na rzeczy, to i tak. Niestety. Teraz muszę tylko rozkminić, komu to oddać. Shit. A to ciekawe, nie? Ale chyba dostarczę tutaj. Bo broń, nie? Nie ruszymy na północ, póki nie ogarnę lepszego sprzętu. A więc Tucker. Hej, Tucker. Masz mój towar od Leona? Cope chciał, żebym go sprzedał, ale ja wiem, z kim trzymać. Kumam, idź do Alkaja. Słyszałam, że Larsen przywiózł sporo strzelb i karabinów. Może znajdziesz coś dla siebie. O, strzelbę, potrzebuję strzelby. Prawie mi starczyło na level. W sensie zobaczymy, czy mi reputacja podskoczyła? Pierwszy poziom, to co to robi? Tyle co nic. Widziałem, że większość tych spluwek... Co tam słychać? Wymaga poziomu drugiego, nie? Co ja tutaj wymyślę? Jasne, już wszystko rozumiem. Dokąd mnie teraz ta historia popycha, co? Są w ogóle jakieś takie punkty chyba, które... A, mogę szybką podróż w ogóle wykorzystać tutaj. Ale chyba pójdziemy w stronę zadania. Ale może tutaj najpierw. A po drodze przejadę obok tego. Czas się. Za mało paliwa w baku. No, zajedziemy tu najpierw w takim razie, nie? To po drodze. Tylko czy mi starczy paliwa na tą jazdę? Może. Miejmy nadzieję. Dzięki, Dick. Mogliby chociaż człowieka zatankować do pełna, nie? Jak już tu przyjeżdża i przewozi lekarstwa. Ile tu paliwa jest? 50%? Muszę przyznać, że dużo pali ta maszyna. To jest taki... ten... O kurde, typie. Tylko swój matacyk?
może potem się da zwiększyć ten Mogę zatankować, ale to by kosztowało, ja jestem cebula. Jesteś tam? Buzer, dlaczego do cholery nie leżysz w łóżku? Nie mogłem zasnąć. Słuchaj, pamiętasz co mówiłem wtedy w tunelu? Nie jedź tam, Dick. Możesz od tego oszaleć. Stary, dobra, słuchaj. Jeżdżę tam, bo są tam świrusy. Czy zabiję je tutaj, czy zabiję je tam, nie ma znaczenia. Trofea są wszędzie. No po co ci te tulipany, no? Widziałem je, Dick. Tu, na stole. Dziś rano. Takie same, jak miała na ślubie. Pamiętam. Nie będę... Słuchaj, Buzer. Odpocznij trochę. Muszę spadać. Bez odbioru. Poza tym to nie tulipany, Buzer. To rozchodniki. Weź się, kurwa, do oczu. No miłość, kurde, nie rdzewieje prawdziwa, nie? Ale może... Nie no, kurde. Nie. To jest taki naiwny romantyk bohaterem, to zawsze najlepsza rzecz, nie? Deacon St. John, jesteś tam? Mamy dla ciebie roboty w Hot Springs. Okej, okay, już do was jadę. St. John, bez odbioru. Jak tak na... Wow! Jak tak na luzie zjeżdżam, to też pali? Tak, do St. Johna. Jesteś tam może? Gadałam niedawno z Alkajem. Halo, halo. Wiemy, dużo zrobiłeś dla naszego obozu. Dlatego chciałam ci podziękować. Deacon St. John, Tucker z tej strony. Jakoś ostatnio nie widziałam ślicznej buźki Buzera. Jesteś pewien, że nic mu nie jest? Tu, fuck. Nie wiedziałem, co zrobić. Po prostu zamurowało mnie jak... I po tobie! Tu, Deacon. Buzer ma się dobrze. Mówiłem, jest trochę zajęty. No tak, pewnie pracuje dla tego sukinsyna Marka Copelanda. Mam wrażenie, że mnie nie lubi. W sensie Buzer. Nie jestem jego niańką. Deacon, bez odbioru. Cholernie włóczęzy. Już, kurwa. O nie, nie. Co, chcieliście mnie dojechać, tak? Totalnie mnie zmroziło. Widziałem cofać, jechać do przodu. Naprawmy tutaj sobie broń. Potrzeba bardzo? Nie, nie potrzeba. Szkoda. Ale z drugiej strony tu mam części, więc... Proszę bardzo. Jak działa na PlayStation 5? No tak jak widać, panie kolego, tak jak widać. Ale paliwa dobrze starczyło tutaj, więc... Git. No to jazda. Zrobione. Muszę pojechać tam do Copelanda i zobaczyć, czy mają te powiększone zbiorniki na paliwo, bo nie pamiętam, jak tam się dociera do tych obozów. Dobra. To jest moja górka O'Leary. O'Leary. Obóz przy wieży. Te miejsce jakoś chyba... Ciekawe. Co to znaczy ten krzyżyk tutaj? W legendzie powinno być opisane, ale... Tu jest, nie?
Szybka podróż. Kurde, ledwo zatankowałem, to tutaj też spalę, ale... Może lepiej, nie? Tak, słyszałem też, że na PlayStation 4 Pro chodzi dobrze Days Gone już teraz, ale... Cześć, Dick. No, jestem pewien, że na PS5 chodzi lepiej. Mam trochę towaru na stanie. Silnik. Decyduje maksymalnej prędkości, odległości. O, wydech można sobie ściszyć. Ciekawe. Sakwy. O, paliwko. Pojemność. O, tu jest dużo w ogóle rzeczy, które można... Zapakuję ci to. To mnie też interesuje, ale tu mam wyposażoną tą sakwę. Zwiększa ilość zdrowia motocykla. Nitro? Zapomniałem w ogóle, że mam nitro. No, ale kupmy, no. Chcesz czegoś jeszcze? Kurde, wydam mnóstwo hajsu na to. No nie ma co. Poczekam. Nie, będę miał oko na inne rzeczy. Do zobaczenia, stary. Dobrze, zatankować. Oni mają, właściwie to nie są pieniądze, to jest jakaś takie, jakieś takie kredyty mają, nową walutę. To jest chyba naturalne, to znaczy do pewnego stopnia na pewno się handluje w towarach. Czyli wracamy do tych pierwotnych rozwiązań. No ale część, jakąś się walutę ustala i coś tam się... Złoto zawsze było walutą, w sensie od czasu jak już walutę wymyślono i uznano, że złoto jest rzadkie. To zawsze było walutą. Kogo zajebał? A co cię to? To tylko kolejne zlecenie, nie? Nie obchodzi mnie to, ale chcę znać nazwiska. Kogo Cope? Jeden to gość o nazwisku Randall. Był w obozie już prawie rok. Pozostałej dwójki nie znałem. Popytać? Nie, odpuść sobie. To odezwij się jak znajdziesz sukinsyna. Bez odbioru. Tutaj chyba żeśmy mieli przygodę. Tak, tamta auto żeśmy wypchnęli do... To tutaj. Jest paliwko. Ja wiem, że motocykl potrzebuje paliwa, no. Zatankujemy, skoro już jesteśmy tu w pobliżu. Się boję, za każdym razem gdzieś tam szukasz miejsc, w których czujesz się w miarę pewnie. Właśnie tak. A potem się nagle okazuje, że w tych miejscach czają się zbiry albo co. Na każdym kroku jest zagrożenie jakieś. Chyba wystarczy. Więcej. Turendy. Znów mam drop. Motor. Tam jest! Tu jest. Kuźwa. Srebrny kask. Czerwony bak. O kurwa, co jest? No więc pomyślałeś, że wjedziesz do obozu Copelanda. Trochę postrzelasz, zgadza się? Zabijesz kilku ludzi, coś zwędzisz i pojedziesz sobie. Jakbyś wpadł na zakupy do marketu. Nie pozwól mu uciec, Dick. Okej. Okay. Idź do diabła, włóczęgo! Koplet może mi skoczyć! Słyszysz? Nie mam nitro, aha, zdjęli mi. Co narobiliśmy? Nie, tylko nie motor, nie! Okej.
coś ty zrobił, skurczybyku jeden. Ej, nie, 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 nie! No więc wiesz, Kołpowi to się średnio podoba. Mnie w sumie też, jeśli mam być szczery. Robisz włóczęgom krecią robotę. A gdybyś zastrzelił Maniego, kto wtedy naprawiłby mi motor? Durny zjeb. Walcie! Jesteś przydupasem Kołblenda! Jego dziwką! Właśnie tak! Jego dziwką! Okej. Odblokowano. Specjalna nagroda. Mi się podoba. Pewnie bug, który właśnie kupiłem. Kołb, załatwione. Mam go. Powiedz. Zapisz sobie współrzędne i przyślij tu swoich ludzi. Powiedz, słyszysz? A żyje? Ej, Włóczęgo! Tak, żyje. Włóczęgo. Ale nie gwarantuję, że długo tak zostanie. Deacon, bez odbioru. Może... No i umiejętności. Ale tak, już pamiętam, co mnie kusi. Ta walka dystansowa tutaj, to może być interesujące. Morderczy krąg. Umożliwia przeprowadzenie ataku dystansowego bezpośrednio po ataku w zwarciu. Wydaje się ok. Czyli atak w zwarciu, przytrzymaj L2 i stuknij R2, by wykonać atak dystansowy. O kurde. Może być skomplikowane. To może być skomplikowane, ale może dam sobie radę. Czemu nie? Chciałem iść w survival, a tymczasem idę tutaj. Kontrola tłumu. Rany boskie. No dobra. Powiedz mu, Włóczęgo, powiedz mu, że może się pierdolić. Tu radio wolne Oregon. O nie. Prawda was wyzwoli. Dziś rano złamała mi się kolejna żyletka. W naszej domniemanej globalnej utopii, zamiast mieć najlepsze produkty z całego świata, dostawaliśmy najgorszy szajs wytwarzany przez tanią zagraniczną siłę roboczą. W ciągu ostatnich 50 lat robiło się rzeczy nietrwałe, żeby w kółko kupować nowe. Zawsze trzeba było mieć nowy samochód, nowy telefon, nowe to i tamto, a wszystko po to, by nakarmić bestię komercjalizmu. Chcesz mieć coś, co przetrwa lata? Nie możesz szukać za granicą, o nie. Potrzebujesz prawdziwych, pracowitych Amerykanów u steru. Kiedy my coś tworzymy, to wytrzyma próbę czasu. A te ręce, które budowały ten kraj? Zniosą wszystko, co rzuci przeciwko nam ten świat. Może nasze drogi są powikłane, ale jednocześnie są niezniszczalne. To samo jak my. Tu Mark Copeland z radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwom. Jak dla mnie, wyglądają na zniszczone, Kołb. Ale hej, jak se chcesz. A poza tym nie ma niczego złego w odrobinie komercjalizmu. Kurde, przydałby mi się nowy motor. Okej, to tutaj. Dobra. Oj, w tym obozie będzie ich pełno. No, idź pieszo. Tylko po cichutku. Kołb. Buzer, jesteś tam? Chciałem sprawdzić, co tam u ciebie. Tak, Dick, jestem. Trzymaj się tam, kolego. Jak połatamy ci łapę, jedziemy na północ, tak jak mówiłeś. Oby. Boże, jak ja tęsknię za otwartymi drogami. Na razie to musisz wydobrzeć, a ja muszę jeszcze podłubać przy motorze, no i trzeba będzie zgromadzić sprzęt. Ale jak tylko się wykorujesz, spadamy. Bez odbioru. Kolejne trofeum. Muszę przyznać, że... Trochę ma racji ten ziomeczek, nie? A spróbujmy zobaczyć, jak to działa. No, że produkowanie rzeczy, które są słabej jakości, jest normą dzisiaj, ale to też powoduje, że się rozwija biznes. Liczyłem na to, że więcej tutaj przyleci. Ale się przeliczyłem. No to człowiek się uczy, nie? Na błędach.
Tam coś słyszałem. Ale przede wszystkim muszę gniazdo oczyścić, o kurde. Czym jest koktajl leczniczy? W ogóle nie miałem okazji. Tego sprawdzić. Magazyn. To wygląda na miejsce, gdzie można się zadomowić, co? Nie są dobrzy ludzie, nie? Jest jakiś jeden ziomek, ale tam... No więc ja też bym wolał, żeby produkty były trwałe. Ale jak będą trwałe produkty, będzie się ich mało produkowało i technologia się będzie wolniej rozwijać, nie? Nie wiem sam. Muszę pamiętać o tym. Dwa ciosy i ucieczka, inaczej to się może źle skończyć. Jak są tu w środku. Żałuję, że tej tą bombę rurową zmarnowałem. Dobra. Uwaga, leci! Kurwa, co? Nagle się wszyscy tu razem zesraliście? Jezu Chryste! O, jebane świruse! Co wy tutaj wyprawiacie, co? To miejsce, to jakaś pułapka. Co jest, kurwa? Może trzeba to sprawdzić. Jedno gniazdo z głowy. Ile jeszcze ich macie? Dobra, muszę uważać, muszę uważać. No, chłopaki. To was trochę rozgrzeje. Kuźwa! Ja pierdzielę. W końcu, Jezu. To już wszystkie tutaj. To jest masakrycznie przerażające. Tyle wam powiem. Już wszystkie tutaj. Oh my god.